Jadwiga Wosik, osoba niezwykle szczególna w Częstochowie i w ruchu plastycznym naszego kraju, a może także i poza granicami. Zaprosiłem panią Jadwigę do programu Zawodowcy i Pasjonaci, aby przedstawić państwu osobę, która całe swoje życie zawodowe, życie indywidualnej osoby podporządkowała tym pięknym tkaninom, które mamy okazję oglądać. Oczywiście w programie jest zaledwie jedna, ale w dwóch odsłonach, bo jest z nami oryginalna praca i także w katalogu, który państwu zaprezentujemy podczas nagrania programu. Będziemy mówić o tkaninie artystycznej, będziemy mówić o życiu artysty, o życiu artystki, pani Jadwigi Wosik. Witam serdecznie pani Jadwigo. Bardzo dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie do programu Zawodowcy i Pasjonaci, bo dla mnie jest to szczególny moment, kiedy mogę rozmawiać z osobą tak utytułowaną, tak sprawdzoną artystycznie i z taką ogromną charyzmą, jaką pani sobą prezentuje, pracując nad tkaniną wiele, wiele lat. O kobietach nie mówimy, o wieku, ale przecież my mamy wszyscy świadomość, że 70 lat Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych imienia Wandy Wereszczyńskiej, w którym pani właściwie większość tego czasu szefuje, kieruje tym towarzystwem, wychowuje młodsze pokolenie, młodszych swoich koleżanek. Łatwo się domyśleć, że to jest szmat czasu. I chciałbym zapytać przewrotnie o początki, o to, kiedy przyszła ta fascynacja sztuką. Zawsze była. Od dziecka ołówek był moim towarzyszem nieodłącznym. Ale pierwszy etap to było malarstwo. Przeczytałam w gazecie opowieść o towarzystwie, bo była akurat w parku ich wystawa. Bardzo mnie to zainteresowało, bo zawsze brakowało mi tej edukacji plastycznej. To, co ja sama byłam w stanie zrobić, to było dla mnie za mało. I kiedy przeczytałam ten artykuł, no to nawiązałam kontakt z jedną z osób, której dziecko miałam pod opieką edukacyjnie. No i to były takie początki, ale to takie początki już dorosłej osoby, pracującej zawodowo, edukującej to młode pokolenie, ale ja chciałbym zapytać o ten początek rzeczywisty. Kiedy przyszła ta przygoda? Pani pochodzi z rodziny artystycznej? Czy... Nie. Moi rodzice nie przedstawiali specjalnych takich zdolności, ale no, problemem, który rzutował na moje życie, to były problemy zdrowotne mojej mamy. No i to było głównie wieczna walka o jej prawo do funkcjonowania normalnego. Ciągle i opieka córki nad matką spowodowała, no i, że pani jednak no właśnie, nie ukończyła studiów. W Częstochowie nie było studiów, tak, nie było się uczelni w Częstochowie, a wyjechać nie mogłam. Życie ode mnie zażądało poświęcenia. Nie zastanawiałam się ani chwili nad tym, jak mam postąpić, ale... Nigdy nie zrezygnowałam z wypowiedzi twórczej. Pani Jadwigo, o tym będziemy mówić jeszcze, ale ja jeszcze chciałbym sięgnąć do tej dalekiej przeszłości, bo skoro nie artystyczna rodzina w Częstochowie, to skąd pani zdaniem dzisiaj z tym doświadczeniem ogromnym, które pani ma w stosunku do młodszego pokolenia, do swoich wychowanków, skąd u pani taka wrażliwość artystyczna? Natura mi to dała, no po prostu. Być może ktoś w przeszłości był... Rozdziela natura różne zdolności ludziom i albo ktoś je wykorzysta, albo też nie. I pani to skutecznie umiała wykorzystać. Mimo trudności, jakie były na mojej drodze, ja je wykorzystałam. W Częstochowie nie było tradycji tkackiej, nie mogłam do nikogo się zwrócić. Ale dlaczego właśnie tkanina? Bo mówiła pani o malarstwie, tak. Towarzystwo Kiedy Przyjaciół Sztuk Pięknych. To generalnie towarzystwo, które zajmowało się sztukami pięknymi, ale w zasadzie malarstwem, być może rysunkiem, a tkanina pojawiła się w Później tym towarzystwie, kiedy pani zdecydowała, że będzie w no tym kierunku może się rozwijać. Słów kilka o towarzystwie, kiedy tam wstąpiłam. To nie było na zasadzie spotkań tam koleżeńskich, tam była prawdziwa edukacja. Pani Wanda Wereszczyńska wykładała malarstwo, pan Brożek rysunek, pan Barylski rysunek piórkiem. Mówi pani wielkie nazwiska w przeszłości artystycznej. Oczywiście, wspaniali ludzie.
Kto jeszcze? Pan Łyszczarz, ceramikę, więc i rzeźby dotknęłam. I rysunek pan Maksymilian Brożek bardzo wiele poświęcał mi czasu, ponieważ no dostrzegł, że ta moja ręka chętna i podatna czyli jest. Możemy rozumieć, że Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, które pani dzisiaj reprezentuje od wielu lat jako prezes, to było taką swoistą szkołą, czy tak. też akademią dla ludzi chcących malować, ludzi rysować. Ludzi pasjonujących się sztuką. 3 razy w tygodniu spotykaliśmy się. To była autentyczna praca z modelem. To było coś dla mnie tak cudownego, że to, o czym marzyłam, to nagle się zrealizowało. Czyli tu możemy powiedzieć, że to, że w Częstochowie nie było takiej uczelni, a pani nie mogła z niej wyjechać, opiekując się chorą mamą, nie spowodowało na pani drodze żadnych większych trudności, bo przez towarzystwo została pani wybitną artystką. Tak, ale tak to... Tak spróbuję zamknąć to w pewne koło życia. Droga moja była trudna, ponieważ piętno amatora, o, jak bardzo jest czasem dokuczliwe. Były przypadki, kiedy moje prace nie były prezentowane na konfrontacjach ogólnopolskich, tylko wieszane w osobnej sali jako prace profesjonalne i nie klasyfikowane, ale były też wielokrotnie klasyfikowane i zawsze nagrody specjalne, nagrody pierwsze. 16 nagród pierwszych tylko otrzymałam w tym okresie, kiedy się zajmowałam amatorsko twórczością. Zajmowała amatorską twórczością. Pani Jadwigo, właśnie do tego wątku chciałbym powrócić, bo w 78 roku ubiegłego stulecia minister kultury i sztuki nadał pani tytuł zawodowego artysty, plastyka, uznając dokonania. Uznano 18 lat jako pracy twórczej, jako na podstawie moich osiągnięć. Czy pani życie artystyczne, twórcze zmieniło się w jakiś sposób? Nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu byłam oczywiście w gronie zachęty. No, to był okres, że było bardzo dużo konfrontacji różnych, prezentacji dorobku ludzi, którzy się sztuką zajmowali, niekoniecznie zawodowo. Było dużo możliwości było pokazania się, było dużo wyjazdów plenerowych. Ja wszystko wchłonęłam, co tylko było możliwe, żeby jak najwięcej nauczyć się, żeby jak najwięcej... Zresztą fakt, że zajęłam się tkaniną, to ten mój organizm był jakoś przystosowany do tego, żeby wkładać ogrom pracy w to, co mnie pasjonuje. Nic dla mnie nigdy nie było trudne. Żaden temat nie był dla mnie przeszkodą. Tkaniną się zajęłam od momentu, kiedy zobaczyłam warsztat Tkacki w telewizji. To było przy okazji Triennale, tak jak teraz w tym roku. Zobaczyłam warsztat Tkacki i to w tym samym dniu. I to był ten moment, to chcę robić i temu się poświęcić. Długo się zastanawiałam, jak powstaje tkanina. Byłam na wielu wystawach, na Triennale wcześniejszej też jeździłam. Jak ona powstaje? Ciągle mnie to nurtowało. Zobaczyłam warsztat i w tym samym dniu zmontowałam ramę i zaczęłam tkać. Szalona Jadwiga. Dosłownie. Drodzy Państwo, tu w mojej dłoni katalog z jubileuszowego działania. 60 lat pracy twórczej. Rzeczywiście tutaj piękne prace. Czy pani ma jakiś szczególny sentyment do swoich prac? Czy śledzi pani ich losy, gdzie one się podziewają? Bo przecież są rozsiane po całym świecie. Po całym świecie rozsiały się mocno. Kontaktu nie mam w tej chwili z tymi pracami, ale mnie najbardziej interesuje każda nowa, którą robię. Czyli do tych zrobionych już kończy się ta miłość twórcy? Pamiętam. Miłość zostaje oczywiście, ale... To jest kolej rzeczy. Po to człowiek wypowiada swoje treści wewnętrzne, żeby je ofiarować drugiemu człowiekowi. Piękne prace, pani Jadwigo. Ja myślę, że każdy, kto miał okazję obejrzeć wystawy tkaniny artystycznej w pani wykonaniu, w wykonaniu innych artystów, którzy pracują z panią w towarzystwie, mówię o tym częstochowskim środowisku tkaniny artystycznej, na pewno ma takie odczucie. Ale proszę opowiedzieć, bo spróbowaliśmy zaaranżować tutaj tą mini wystawę i mini pracownię, pełno nitek, sznurka, jakichś kłaczków bawełnianych. Ile to trzeba czasu, ile to trzeba cierpliwości, jak powstaje taka praca, bo
Tu mamy zaledwie fragment. No, można go zrobić szybciej lub wolniej, ale jest jakiś czas graniczny, który musi być, to znaczy, żeby taka piękna praca odwróci, powstała. Bo tam jest dół. W tej chwili byłam zaproszona na Jurajską Jesień i tematem jest drzewo. I to jest właśnie drzewo, ale ono się będzie prezentować, kiedy będzie odwrócone. Tu jeszcze Czyli robi się je do góry nogami bokiem, w tej chwili, tak? Bokiem. Ach, tu jeszcze będą słoneczne akcenty, także to będzie już całość. Oglądaliśmy na tym plenerze bardzo stare, piękne drzewa. Po prostu stojąc pod takim drzewem, to zawrót głowy człowiek czuł. Chciało się klęknąć, to było coś tak pięknego. No i teraz będziemy prezentować nasze wrażenia w różny sposób, a że moja tkanina nie może być no, niepokazana, mimo że to jest malarski plener, bo ja malarskie prace też będę prezentować na tym Jurajskiej Jesieni, ale tkacki akcent to jest moja dusza, to jest moje wnętrze. No, chciałem zapytać o to, wybiegła Pani, już moje pytanie ubiegła. Jak powstaje ta praca? Poza techniczną stroną, że trzeba na tych krosnach czy na tych ramach ponaciągać sznurki, trzeba to wszystko dobrać kolorystycznie, zgromadzić materiał, ale czy powstaje taka praca tylko w sercu artysty, czy jeszcze rysuje Pani, tworzy jakąś pracę malarską, graficzną, którą się przenosi? Powstaje pomysł. Kiedy patrzyłam na te drzewa, to widziałam już tą tkaninę skończoną. Bo ja natychmiast przeżywam tak gwałtownie wszystkie emocje. Tak jak wspomniałam o tym płonącym krzewie, że zobaczyłam płonące lasy wokół Częstochowy i natychmiast zobaczyłam tkaninę, którą muszę zrobić, żeby te moje emocje, bo ja sobie wyobrażałam, ile tam zwierząt ginie, ile cierpienia jest w tym ogniu, ile ludzie też narażają się, żeby to opanować. I ja to musiałam wyrzucić z siebie. Po prostu wszystkie emocje, jakie mi życie daje, przetwarzam na tkaninę. Wyjątkowa wrażliwość, ale taka moja konstrukcja. Ja wiem, Pani Jadwigo, ale chciałbym zapytać, czy kiedy pracuje Pani także z swoimi podopiecznymi, pokazuje te pierwsze kroki, bo przecież przychodzą ludzie, którym się to podoba, ale nie mają jeszcze poczucia rzeczywistości i tej umiejętności technicznej, tak? To czy poleca im Pani tę drogę, którą Pani stosuje, czyli wrażliwość przenoś od razu na krosno, czy rysuj, podchodź do tego? Nie, ja projekty robię, dyskutuję z daną osobą, co chciałaby w tej tkaninie własnej zobaczyć, co chce wyrazić. I wtedy rysuję i dyskutujemy na temat tych rysunków. No i oczywiście trzeba kolor dodać, jeśli osoba źle się czuje w kolorystyce, bo to różnie bywa. Jedna osoba ma wyczucie barwy, inna nie ma, a też chce po prostu swoimi palcami wyczarować coś, co będzie niepowtarzalne. Proszę mówić, a ja chciałbym pokazać kolejny katalog. Ten jest nieco starszy, tak, bo z 50-lecia pracy twórczej Jadwigi Wosik. I także tutaj w nim piękne prace, które... No tej pracy już nie mam. Pewnie jest w Niemczech. Odwiedziły wiele wystaw. Tej też już nie ma. Też. To jest bardzo podobna praca do tej, która jest z nami. Bo to jest ta sama, tylko inne ujęcie fotograficzne. A rzeczywiście, gdyby spojrzeć to, też, to tak. 10 lat później lepiej wygląda technicznie zrobione to zdjęcie. Od umiejętności wykonawcy katalogu. No tej pracy też już nie mam. Też. My to oczywiście pokażemy Państwu jeszcze szczegółowo w obrazkach, ale Pani Jadwigo, mówiliśmy o ilości wystaw, blisko 100 czy ponad 100 więcej, dużo wystaw, więcej. To było, udział w wystawach zbiorowych, wystawy indywidualne, kraje świata, począwszy od Europy poprzez Amerykę, Australię, Kanadę. Tak. Czuje się Pani dumna z tego, że te prace stanowią gdzieś jakąś przyjemność dla oglądających w tych dalekich obszarach? Jeśli ktoś pracę kupił, to będzie ją szanował. I to jest cała tajemnica tego, że ja się zgodziłam na to, żeby te prace przeszły pod inną kuratelę. Nie mogę zadać tego pytania, bo już zadałem je wcześniej. Czy Pani wiąże się z tymi pracami? Powiedziała Pani, że zawsze największy związek jest z nową. Tak, największe emocje są. Ale czy
kiedy rozstaje się pani z pracą, to jest bolesne. To jakaś więź, jakaś przecina się, jakaś nitka, jakiś sznurek łączący. Jest to bolesne, dlatego katalogi są potrzebne. Zdjęć mam dużo tych prac, które się rozeszły i czasem zaglądam do nich. Jakaś tam tęsknota do tego oczywiście jest, bo co? W każdej mojej tkaninie ja utopiłam część swojego wnętrza. To jest ściśle związane, to się nie da oddzielić tej pracy od człowieka, bo to są moje treści. To są... Jak dużo czasu poświęca pani na pracę dziennie? Bo wiem, że wszyscy mówią, że Jadwiga Wosik to jest potężna maszyna, która robi błyskawicznie, a robi rzeczy piękne. No więc dużo czasu poświęcam, bardzo dużo. To jest ileś godzin dziennie? To jest... No do 15, jak potrzeba. 15 godzin. Tak, jak nieprawdopodobne, potrzeba. Ale ja wiem, że rzeczywiście tak jest, bo ostatnio oglądałem pani prezentację w tej galerii, tak, w Alei Najświętszej Marii Panny. Galeria kilku pięknych prac i okazało się, że te prace zostały zrobione w jakimś błyskawicznym tempie. To jest nieprawdopodobne. Po prostu zostałam poproszona. Na czym polega prezentacja w naszej związkowej galerii? Związek, chcąc utrzymać tą galerię, musi w jakiś sposób pokryć koszty. Miasto nie bardzo się troszczy o artystów. W innych miastach artyści dostają budynki, dostają finanse, dostają autentyczną pomoc. U nas niestety jesteśmy jak sieroty. Czasem nawet bunty takie artystyczne przy okazji plenerów robiliśmy na Placu Biegańskiego. Więc żeby ta galeria mogła istnieć, to artyści płacą za tą ścianę, za tą prezentację. To jest nasz gest wobec związku. I ja też się poczułam, że muszę dołożyć cegiełkę do tego, żeby ta galeria mogła funkcjonować, bo tam są prezentowane nasze prace, bo tam wszystko, co jest związane z działalnością Związku Artystów Plastyków, jest w tych pomieszczeniach, się zamyka. I nie mogłam być obojętna na te problemy, jakie ma związek, bo jestem wśród nich i inaczej sobie tego nie wyobrażam. No i kiedy rozmawialiśmy z prezesem na temat, czy zaprezentuje swoje prace, to ja odpowiedziałam oczywiście. I natychmiast się wzięłam do pracy, bo ja nie chcę pokazywać rzeczy. I wtedy już tempo, oglądany, 15 godzin tempo. Dziennie. 15 godzin dziennie. Pani Jadwigo, po tych latach twórczości, o których mówimy, 50, 60, niebawem będzie kolejny jubileusz. 65, czy tak. Pani znajduje jeszcze czas na to, żeby coś w życiu robić innego? Ma Pani jakieś zainteresowania? Wiem, że Pani lubi zbierać grzyby, jeździć rowerem, tak? Tak, ale ja kocham ogródek przede wszystkim, który mam i który sama uprawiam. To jest ogródek, jak określili sąsiedzi, artystyczny. Proszą ciągle sąsiedzi, żebym nic nie zmieniała, bo tam wiecznie kwitną jakieś rośliny. Więc ogromnie dużo czasu poświęcam, ale ja po prostu mało śpię, wcześniej wstaję, kocham ranki w ogrodzie i żadna fizyczna praca nie jest dla mnie ciężka. No jeśli się pracuje 15 godzin przy sztaludze, tworzy piękne dzieła tkaniny artystycznej, no to nie ma czasu na sen, jeszcze uprawiając ogródek. Wiem, że pani jeździ na rowerku takim, żeby utrzymać kondycję, bo ta praca artystyczna, ta twórczość wymaga jednak siedzenia cały czas przed tym krosnem. Ten ruch jest potrzebny też. Oprócz tego się gimnastykuje, nie ma dnia bez gimnastyki. Pani Jadwigo, jak na to wszystko spogląda pani rodzina, bo wiem, że... Przyzwyczaiła się rodzina. Aha, tu nie było wyjścia, musieli się przyzwyczaić, ale w rodzinie ma pani artystyczne pokolenia. Tak, tak. Proszę o tym opowiedzieć. Czy to inspiracja babci spowodowała? Moje wnuki, kiedy byli w tym okresie lat 6, 7, 8, 10, 11, 12, spędzali czas przy moich nogach, przy moim sztalugach. Robili wszystko to, co ja. Jeden z nich podjął studia na uczelni Długosza, skończył, już ma osiągnięcia, Grand Prix otrzymał za film o Częstochowie.
jego pasjonuje film. No i już wiele na swoim A przychodzi końcu. Konsultować swoje pomysły z babcią? To już jest dojrzały artysta, nie musi. Przychodzi się pochwalić, to tyle. A pani patrzy krytycznym okiem, czy raczej to takim znaczy tylko pomagałam sentymentalnym? Z zachwytem, z radością. Oprócz tego mój brat jest nieprzeciętnym artystą, zaprezentuje się niedługo, to pan zobaczy. Oprócz tego jego wnuczka w tej chwili kończy w Krakowie Akademię, więc tych artystów w tej mojej rodzinie jest dużo i nasze spotkania zawsze mają ten posmak wypowiedzi. I wracam do tego pierwszego pytania, kiedy mówiliśmy o tym, skąd inspiracja. Pewnie w pani rodzinie musieli być artyści, bo artyści nie rodzą się na kamieniu, to nie są przeciętni, tuzinkowi ludzie. Czy pani dzisiaj może powiedzieć po latach, że życie przyniosło tą radość wielką i jest spełnione? Czuje się pani artystką w pełni spełnioną, dojrzałą oczywiście, zawodowo przeżywającą swoją działalność? Ja się nigdy nad sobą nie zastanawiałam. Dla mnie tylko było praca, wypowiedź. Tyle tego się kotłowało we mnie, że ja nigdy nie zastanawiałam się, jak to jest odbierane, jak ja jestem. Dopiero takim wydarzeniem, które mnie zaszokował, to były wystawy zagraniczne. Jak ja tam byłam hołubiona, jak ja tam byłam przyjmowana. Ja dopiero poczułam się artystką naprawdę przy konfrontacjach zagranicznych, kiedy pokazywałam moje prace i kiedy słyszałam, że takiej wystawy to u nas jeszcze nie było. Kiedy usłyszałam, no na przykład na Węgrzech, najpierw było w Instytucie Kultury, nie, najpierw było w Pejczu, później był Instytut Kultury w Budapeszcie, później było w Ograllele i byłam drugą Polką, która się tam prezentowała. Hasior był pierwszy, a ja druga. No więc nie było to radosne przeżycie. No oczywiście, że inny jeszcze taki tak. przykład, który proszę powiedzieć, największy komplement, jaki, bo to tak, największy komplement, jaki usłyszałam, obracając się w kręgach sztuki, to było, kiedy dostałam nagrodę w Bydgoszczy za tkactwo. Organizator całej tej imprezy dał mi pytanie, czy jestem uczennicą Abakanowicz. No nie było to przeżycie. No, ja zaskoczona byłam. Sądzę, że ogromne przeżycie. Ogromne. Ale też z drugiej strony my mamy takie poczucie w Częstochowie, myślę o tym kręgu ludzi zajmujących się sztuką, tak, że pani nazwisko Jadwiga Wosik to jest bardzo dobra artystka, to jest taka dobra metka, proszę to przyjąć. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Dla Częstochowy. Troszkę zdziwiony jestem tym takim gorzkimi słowami odnośnie opieki nad towarzystwami, nad artystami. Wnioskiem. Myślę, że artyści mają pewien charakterystyczny i specyficzny rodzaj rozumienia tego otoczenia, które jest wokół nich, ale ja sądzę, że w Państwa przypadku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i tej współpracy wieloletniej ze spółdzielnią mieszkaniową Nasza Praca w Częstochowie, gdzie ponad 40 lat chyba tak, już jesteście tak. pod opieką i macie tutaj możliwości, warunki do działania. No, zaczęło się od jak już wspomniałam we wcześniejszej naszej rozmowie, od prezesa Wieszała Błągoszewskiego. No później przejęli, oczywiście z obecnym prezesem kontakty nasze były już w trakcie funkcjonowania na terenie spółdzielni, więc ja myślę, znaliśmy się wcześniej. Żaden z prezesów nie miałby tej odwagi, żeby was... No wielokrotnie odczułam ja i nasze towarzystwo tą ogromną troskę i zawsze byliśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy szczęśliwi. Ale myślę, jest duma dla organizacji, którą jest spółdzielnia, która zajmuje się normalnie zupełnie innymi zadaniami, że ma takich podopiecznych. Mam takie wrażenie, że
że to jest też taki ukłon w stronę tych wszystkich osób, które chcą pokazać jeszcze coś więcej ponad zwykłe życie i działanie zawodowe. Także Pani Jadwigo, bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za to wszystko, co Pani zrobiła dla Częstochowy, dla środowiska artystycznego, dla polskiej sztuki, dla tkaniny artystycznej i dla tej promocji twórczości artystycznej i środowiska częstochowskiego w świecie. To jest na pewno bardzo wielkie wydarzenie. A jednocześnie jest Pani, jak ja oceniam Jadwigę Wosik, szaloną kobietą, która nie znajduje chwili spokoju. Cały czas jest coś wewnątrz, coś przenosi się na Krosno i później na takie piękne prace, z czego na pewno Pani, a my wszyscy także jesteśmy dumni, że jest Pani z nami i pośród nas. Jadwiga Wosik, drodzy Państwo, była moim i Państwa gościem w programie Zawodowcy i Pasjonaci. Mam nadzieję, że poznaliście Państwo szczególny rodzaj twórczości, szczególną osobę i być może kiedyś jeszcze zobaczymy jej pracę na częstochowskiej dużej prezentacji z okazji kolejnego jubileuszu. Dziękuję Państwu za uwagę. Pani Jadwigo, także dziękuję za spotkanie. Bardzo i do zobaczenia w kolejnym programie Zawodowcy i Pasjonaci.